Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Artur Gwóźdź, Pogali, Babilon 34. No i mamy to nawet. Zadowolony z tej gali? Dziękuję, do widzenia. Kurwa, i tak macie najkrótszy wyjazd, nie będzie dłuższego. No Piotra Kasprzaka i tak postaramy się przebić, ale powiedz, Nie. Powiedział, obiecałem mu, że nie masz do tego przebicia. Piotra Kasprzaka, Piotr Kasprzak jest dzisiaj główną gwiazdą i człowiekiem, który na to zasługiwał i ja się bardzo cieszę z tego powodu. No to może od jego walki zaczniemy. Czy jest jeszcze dla niego ktoś w tej kategorii, kogo mógłby dostać? Wiesz co, na tym muszę spokojnie sobie posiedzieć. Jest kilku chłopaków, którzy się wybijają. Na pewno Hubercik Lota się teraz dobrze pokazał, więc następna jedna jeszcze walka, może tego można było zrobić trylogię. Jest Rakowicz, który pchnie się po tych szczeblach tej drabinki w kategorii 66 kg u nas w Babilonie. Zobaczymy jaki będzie plan. Ja głośno mówię o tym UFC i będę o tym bardzo głośno mówił i spróbuję zrobić wszystko na tyle, ile mam możliwości, żeby mistrz Babilonu trafił do tej federacji. A zadowolony jesteś z tej gali całościowo? Tak. No wiadomo, common event nie porwał, ale to też dlatego, że troszeczkę, może tak, wiedziałem na co, jaki ma Bedrian zapaśniczy Said. Spodziewałem się troszeczkę po Tratorze, że pójdzie na te wymiany i będzie próbował więcej tej stójki, ale przede wszystkim, że będzie bardziej wybraniał defensywnymi zapasami jego próby sprowadzeń, bo to było normalne, że tak będzie wyglądała walka. Ale jednak on wciągnął do tej gardy, a z tej gardy nic nie wynikało i to jest ten problem. Cicho! Ja rozmawiam. Więc problem... Ja go lubię, to nie jest tak, że ja go lubię. Masz kolejne zestawienie we Freak Fight. Dokładnie. Słuchajcie, to jest ten problem, że po prostu myślałem, że naprawdę on będzie szedł tą stójkę, że będzie bardziej to efektowniejsze i troszeczkę mi to się to nie obroniło. Z drugiej strony też powiedzmy sobie prawdę, 3 lata nie walczył prawie Said. Trator jest doświadczonym już zawodnikiem, który jeździ po tych galach i bije się, to też oszczędza pewnie zdrowie w odpowiedni sposób, ale ogólnie 3 rundy przewalczone, były próby poddań, były próby skończeń, więc w miarę okej. A tak z każdej gali jestem zadowolony bardzo z walki Bartka Nowaka z chłopakiem od Roberta Maciejowskiego, Trałką, który tutaj przyjechał tak naprawdę na last minute. Dziwnie, nieskoordynowane ruchy, ale robił to, szedł na te wymiany, fajnie to wyglądało. Patryk Orzuk, powiem, fajna. W kategoriach znowu 66 kg, więc obfituje tutaj naprawdę w perełki. No Hubercik Lota, no to już pokazał, no to naprawdę widowiskowa walka, ale wielki szacunek dla przeciwnika, bo serducho ogromne, pokazał się z bardzo dobrej strony, więc, i też kategoria 66 kg, więc troszeczkę tutaj będę mógł mieszać. Świetny występ młodego chłopaka w kategorii semi-pro 77 kg, 17 lat, moi drodzy, jeżeli my mamy takie zaplecze młodzieżowe, jeśli chodzi o MMA, w takim wieku ją z takim przeglądem, z taką, jakby to powiedzieć, już wiedzą, techniką i takimi warunkami, no to ja jestem przeszczęśliwy i jak najbardziej, już mówiłem mu trenerowi, że chciałbym tego chłopaka zobaczyć na zawodowstwie w Babilonie. No to spytam, bo powiedziałeś tutaj Patryk Orzuk, on walczył na tym Karpatianie Road to Babilon. Czy gdzieś tam ta wygrana właśnie go tak bardzo zbliżyła do federacji i dała mu lepszą pozycję negocjacyjną? I od razu, kiedy możemy zobaczyć Sergiusza Zająca, który wtedy wygrał chyba kontrakt z Babilonem, z tego co pamiętam. Obydwoje tak naprawdę przed... To zresztą, wiesz, Karpaty Warriors była Road to Babilon. Jest droga do Babilonu i Patryk i Sergiusz zostali wyłonieni z tych wszystkich zawodników, którzy tam walczyli, którzy najbardziej napasowali do układanki. A co do Sergiusza, tak, zobaczycie go już niedługo. Myślę, że na najbliższej gali, na najbliższych 2 galach na pewno pokaże się Sergiusz i szykujemy jakieś dobre zestawienie, żeby pokazał, że wasza opinia jako odkrycia roku w 2022 roku, no to jest zasłużona i bardzo godna. Zapytałbym jeszcze, wracając na chwileczkę do walki wieczoru, bo tutaj też troszkę o Piotrze Kacperku rozmawialiśmy, z nim też rozmawialiśmy, zapytaliśmy go też o KSW, jak to ewentualnie u niego wszystko będzie wyglądało. No właśnie, plan jest taki na pewno, żeby go tutaj zatrzymać, żeby bronił pas, ale z drugiej strony, czy gdzieś tam rzeczywiście są jakieś dla niego inne ewentualnie otwierające się drzwi w tym roku? Widzisz, że tak jesteś przygotowany i tak mnie słuchasz. Przecież powiedziałem na samym początku tej całej naszej rozmowy, że idziemy do UFC.
Idziemy do UFC, ale to czy już teraz, czy jeszcze będzie ewentualnie jakoś? No wiesz, no, jeżeli przygotuję fajną rozmowę, będę zadzwonił do Shona Shelby'ego i znalazłbym miejsce dla niego na kontenderze między sierpniem a wrzesień, gdzie oni to robią, no to ja jestem przeszczęśliwy, że to się udało i w tym kierunku pójdziemy. Ale jeżeli nie, no to Piotrek dostanie na pewno jakiegoś godnego przeciwnika na obronę po tym, jak zgłosi Anę, że już jest w przygotowaniach. No i będziemy próbowali go jeszcze tutaj zatrzymać. Ale to opcja KSW wchodzi w drogę, czy albo kontender, albo Babilon? Wiesz co, w KSW z tego Radomia trochę tych chłopaków jest. Do tego będą się dublować, chociaż chciałbym zobaczyć rewanż z Adamem Soldajewem i to od razu w ciemno to biorę i chciałbym to zobaczyć i uważam, że to jest świetny pojedynek. Więc wiesz, no nigdy nie mówię nie, poczekajmy. Oczywiście wiesz, oferta KSW może przebić ofertę UFC. Wojek. Wiem, o Sajcie też rozmawialiśmy, ale jeszcze wrócę do niego na moment, ponieważ tak jak mówiliśmy, po długiej przerwie, mimo że ta walka no, pewnie troszkę gdzieś tam mogła być rozczarowaniem dla widzów, natomiast też pokazała, tak mi się wydaje, jak no, przyglądałem się Sajdowi, to naprawdę ma ogromny potencjał, to są naprawdę ogromne umiejętności, on też może prawdopodobnie, myślę, tutaj jeszcze się pokazać nieraz. Jest podpisany kontrakt na dłużej, więc liczę na niego. Kategoria 77 potrzebuje dodatkowych bodźców i zawodników, którzy biją się efektownie. Myślę, że po tak długiej przerwie zeszła dzisiaj i jeszcze będziemy mieli z niego pożytek, a już w głowie mam jakieś zestawienie z nim, więc jak najbardziej. No to po tym niekoniecznie udanym początku roku dla Art Noxa dzisiaj chyba trochę się odkuliście. To tak, no wiesz, ja też bardzo lubię Krzyśka Mendelskiego, bo jesteśmy kumplami z jego z trenerami, wiesz, i Filip Stawowy jest z tego teamu i tak dalej. Więc, wiesz, no liczyłem na bardzo dobry pojedynek, a dzisiaj faktycznie ten Piotr Karczak, no to wiesz, to jest dziecko Babilonu, to jest też chłopak, którego wiem, jak rośnie przy mnie, jak rośnie też przy swoich trenerach, jak w ogóle rośnie jako człowiek, więc ja jestem przeszczęśliwy, że mam takiego zawodnika u siebie w teamie i miejmy nadzieję, że spełnię te marzenia o kolejnym zawodniku w UFC i będzie to on. Łukasz Sudolski zostaje w KSW? Wróć do tego pytania. Zadaj go inaczej. No pewnie, że zostaje. No przecież nie miał na jedną walkę, tylko miał, jest kontakt na dłużej. Zresztą nie po to Federacja KSW bierze mistrza Babilonu, żeby dać mu jedną walkę i żeby wracał do Babilonu. Bardziej mi chodzi o właśnie Babilon. Czy pas zostaje zwakowany i czy jest jakiś pomysł na zestawienie pasa? No pas w momencie, jak Łukasz podpisał kontakt z KSW, tak jest zwakowany, więc ta kategoria 93 kg będzie rozwijana, tak jak zresztą każda kategoria, w której my mamy troszeczkę tych ubytków, a w kategorii 93 kg ja nie ukrywam, że po to jest ściągnięty i po to będzie walczył Sergiusz Zając, że będę chciał stawiać na tego zawodnika i tylko teraz jest w nim wszystko pogładane, czy on to broni. Nie? No to pytanie, co z walką Łopaczek-Siwiec, bo wiemy, że Siwiec będzie występował na turnieju Oktagonu, więc czy dojdzie do tej walki? Tak, ta walka miała się odbyć w marcu lub w kwietniu, w marcu. Czekamy jeszcze na potwierdzenie tej dokładnej daty. No niestety z uwagi na to, że dostałem informację od sztabu Tymka, Artur Staszewski, że jest kontuzja, jest tam chyba ręka złamana. No wiesz, do tej walki nie dojdzie, no a potem zacząłem się rozglądać za pojedynkiem dla Łukasza Siwca, żeby po prostu nie czekał, żeby poszedł w cug, jak to powiedzieć, w uderzenie i żeby na ten okres czasu wskoczył gdzieś do jakiegoś tego. Udało się zrobić majsterstwo i jako jedyny Polak wystąpi w tym turnieju u naszych południowców na Oktagonie. Świetny turniej, o 1 000 000 euro. Żeby się tego. Oczywiście to jest pula milionera, bo widzę, że tam wszyscy gdzieś, że milion i tak dalej, i tak dalej. Fajnie się to słyszy, no. Lepiej to się mówi niż 300 koła, czy tam 400, także. Ale pola milion złotych na pewno. No, jakby nie patrzeć, dokładnie. Liczyłeś już euro, ile kosztuje? 4-2 spuszczam w pamięci. No to masz bańkę 200 na szybko dla Łukasza Siwca, więc miejmy nadzieję, że. Kurwa, procent muszę policzyć, ale dobrze. Czekają go ciężkie pojedynki. Ja się nie boję o niego jako o te pojedynki, że nie da sobie rady. On sobie da radę 100% i podejrzewam, że będzie odprawiał tego. Tylko jest jeden moment, który tam jest troszeczkę tak, może moment, sytuacja, że te walki będą co półtora miesiąca. On już jest rozpisany turniej na czerwiec, czy na kwiecień, 4 wszyscy ruszają. Potem już w maju jest kolejny odcinek i w czerwcu kolejny, nie? Także
Zobaczymy, kto wytrzyma i tak naprawdę tu nie wytrzyma najlepszy, tylko ten, kto zniesie trudy tego turnieju. A gdybyś miał wytypować, który zawodnik Art Noxu jako kolejny pojawi się w organizacji UFC? No wiesz, no... zapytanie już było Dawida Śmielowskiego, tak? 10 wygranych, wszystkie przed czasem. Automatycznie, pewnie jakby nie miał kontraktu z KSW, by tam trafił, bo takie było zapytanie na Abu Dhabi. A ile zostało tam w kontrakcie? Dawidowi? No wiesz, no trwają teraz rozmowy na bardzo ciekawą walkę, więc jak będzie ta walka, to pewnie się ten kontrakt przedłuży. Ale ta najbliższa walka jest już dopięta? O to proszę pytać Wojesława, bo ostatnio za dużo wam mówię w tych mediach i potem tego, nie no, tak, jesteśmy dogadani. No to niedawno świętowaliście... No wracam, przepraszam, bo wrócę jeszcze tego, no wiadomo, Adrian Bartosiński śmiało też mógłby wskoczyć do UFC, jeżeli wygrałby ten pas i tego, to, ale sami wiemy doskonale, że wygrywając pas w KSW automatycznie ten kontrakt się przedłuża o ten czas mistrzowski, więc tak, ale na razie, wiesz, my mamy plan. Adrian jeszcze musi udowodnić, że wiesz, że no, no jest takim tym mistrzem z prawdziwego zdarzenia i obronić kilka razy pas, jak Mateusz Gamrod, i wtedy można sobie plany sobie szerokie robić, a z drugiej strony, wiesz, no, a KSW niego dba, ma dobry kontrakt, może będzie nawet jeszcze lepszy. Więc wiesz, no, to jest ten zawodnik, który też mógłby śmiało trafić. No i już powiedziałem, Piotr Kaczmar jak najbardziej. No to niedawno świętowaliście pierwszy pas organizacji KSW w Art Noxie, a za chwilę mogą być dwa kolejne. Czy już wiadomo kiedy? Czy to będzie to półrocze? Może nawet więcej niż dwa. czekam na Romka, czyli na Tomka Romanowskiego, kiedy wyzdrowieje. Chłopaki chcą się ze sobą bić, KSW chce to zrobić, ja chcę to zrobić jako menadżer. Z drugiej strony Paweł czeka, trzy walki tego, to wszystko jest dopowiedziane, więc tutaj mamy gotowy produkt. Adrian Bartosiński już jest zestawiony za Turem Szczepaniakiem, to już było powiedziane, KSW też o tym wspomniało. Więc co, no ja już znam datę, wy niedługo ją poznacie. Więc na pewno w tym półroczu będą pojedynki o pas Art Noxów. No to chyba będziemy kończyć takim razem. Zależy jaki czas. Nie, 12 minut to nie. Jeszcze nie. Do tego dopytam już tak na koniec jeszcze, żeby to wszystko podsumować. Jak to najbliższa gala kolejna Babilonu? Jakie są w ogóle pod tym względem plany, jeśli chodzi o ten rok? Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z tej gali. Mam nadzieję, że trochę tych pseudo-Jasiów, którzy tam gdzieś zawsze komentują, że ten Babilon jest z tego dzisiaj udowodni, że po raz kolejny sportowo robimy to dobrze, zawodnicy się bronią i nazwiska, które się pojawiają, zapadają wam jako dziennikarzom i publiczności w pamięci i będą tak efektownie się bić przez ten cały czas okres. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Pojawiło się kilka postaci dzisiaj, które na pewno będę chciał stawiać. Zresztą jak zawsze. No a kolejny Babilon, no już 17. Tomek przełożył, już nie pamiętam. Chodzi o tą galę kickboxingu i boksu. Michał Królik, czyli kolejny Art Nox walce o pas z Lodzikiem. Bardzo dobre zestawienie. Kto wie, że nawet bym nie przemycił tutaj to, żeby było na MMA, ale Tomek mi to zabrał, to zestawienie do tego boksu. Szkoda. Właśnie to nie jest 17. Mi się wydaje, że to jest chyba przełożone, muszę zobaczyć na dokumenty, bo wiem, że Tomek chyba to przekładał na kolejny tydzień, to jest chyba 20 któryś, tak? Szkoda, że nie na gali MMA właśnie. No, ja też tak myślę, że tego myślę, że wiesz, no to jest K1, więc będzie w ringu, więc to też będzie fajnie. No i nas czeka super pojedynek, a kolejna gala Babilonu czekam za potwierdzeniem Tomka miasta. Dwa terminy na przełomie marca i kwietnia i jeden już termin znam dokładnie, ale nie mogę jeszcze o tym powiedzieć. Dopiero jak będę miał potwierdzone miasta, no to siadam do karty walki i ustawiam. Już mniej więcej jakiś zarys tej karty jest, ale chciałbym wiedzieć też, gdzie mamy je dokładnie, bo wtedy też na pewno postawiam na lokalnych zawodników. Nie? Gdzieś może bliżej niż Nowy Targ tym razem. Jeszcze Nowy Targ bym chciał wrócić jak najbardziej, wiesz, to była fajna gala, fajnie ja to wyszło. Miejsce tak. Wiesz, fajna. A daleko. Wiesz co, no to wiesz, daleko, wszędzie jest daleko. Do Szczecina miałeś blisko? No nie.
No to co, ponarzekaj tam. No, nowy targ będzie mi się przejął. Szczecin też masz bardzo daleko. Też narzekam. Też, ja powiem ci jedną bardzo ważną rzecz. Chciałbym do tego nowego targu wrócić, bo mam jakiś fajny pomysł. Wiesz, no też bym chciał wyjść poza tego Mazowsza. Ja wiem, że dla was i dla Tomka jest super, ale chciałbym jednak ten Babilon pokazać troszeczkę w innych miastach i będę się starał z Tomkiem i z Przemkiem, żebyśmy gdzieś trafiali do innych miast w Polsce. No i są takie pomysły i tego. Na pewno flagowo wrócimy do Międzyzdroi. To na pewno na lato sobie będziemy pojechać, wiesz, wygrzać giry, nie? W morzu. Napić się piwka, bo czegoś innego jeszcze, nie? Na koszt państwa oczywiście. Wiesz, powiem ci tak, no miejmy nadzieję, że niedługo dostanę jakieś fajne, ciekawe już te obiekty, czy tam miejsca i będę mógł coś fajnego wyczarować i mam nadzieję, że będzie wam się to podobało. No to jeszcze już chyba na koniec. No to akurat jeszcze na koniec. Spytam o jutrzejszy galę Fight Exclusive Night, bo kilku twoich zawodników też tam będzie. Widzisz? Mariusz przygotował się. No co? No, kolejna walka. Walka po walce. Bo prosiłeś, żebym głupich pytań nie zadawał. No to wreszcie. Wiesz co, no powiem ci tak, ty nie zadajesz akurat, ale inni niektórzy zadają. Piotrek Kubelski, walka o pas. Ciężka walka, uważam, będzie ciężki pojedynek. Myślę, że rozstrzygnięty na stronę Piotrusia, bo zresztą widzieliście, to jest fajny hobby i można było też pomyśleć o jego karierze za granicą. Kamil Kraska, no, walka z Kamilem Dołgowskim pewnie bardziej elektryzowała. Niestety choroba, więc skakuje Brazol, tym razem nie od Felipe, więc, bo tam chyba jest kłótnia na tle rasowym, oczywiście żartuję teraz. Więc co, no sam jestem ciekaw. Podobno no, dobry ten chłop jest, był w przygotowaniach, miał gdzieś zawalczyć na Ukrainie, tylko u tamtych panów, więc jestem ciekaw tego pojedynku. Jacek Jędraszczyk, Wawrzyniec, Bartik. Tu mogą być fajerwerki od samego początku. Myślę, że Wawrzyniec będzie chciał udowodnić, że ta porażka z duszą była przypadkowa, a Jacek znowu będzie chciał udowodnić, że nadal się liczy w tej kategorii 77 kg. No i co, i mój wychowanek, Tomasz Ostrowski, bardziej wychowanek Michała Michalskiego, bo Michał nad nim pracuje, ale cały czas razem trenujemy w Samuraju, będzie chciał zmazać plamy i to jeszcze z Balaszki, no, którą mu wypominam cały czas na każdym treningu, jak jesteśmy, więc Tomku, mam nadzieję, że jutro poddasz. I podziękuję trenerowi, więc co, no bardzo fajne, ciekawe, w ogóle fajna gala sportowo nam się jutro szykuje, no też super Polsacie, także mam nadzieję, że się jutro też zobaczymy, może już nie pogadamy, bo za dużo w ten weekend poszło, ale że zobaczymy się w tak miłym, fajnym gronie, cichy będzie mi kibicował, wiesz. A Michał Michalski wraca na galę w Lubinie? Michał Michalski wraca, tak. Na galę w Lubinie? To słuchaj, no powiem ci tak, no, dedukcja jest prosta. Michał Michalski jest z Wrocławia, gala jest w Lublinie, nie ma gali we Wrocławiu, więc proste i logiczne, że no, wiesz, wykorzystać potencjał Michała i to jeszcze bardzo blisko, gdzie tak naprawdę kibice mogą za nim ruszyć, a zawsze Michał miał bardzo dużo kibiców. Tak, wraca, będzie to kategoria 84 kg. No i tutaj mam troszeczkę zgrzyt, bo trzeba coś, jakieś fajne zestawienie zrobić, które też porwie publiczność, a z drugiej strony nie wiem, jak Michał będzie się zachowywał w tej kategorii wagowej, no bo to będzie pierwszy raz, nie? No i kilku twoich zawodników w tej kategorii. Tak, tak. To też jest ciężkie, no ale wiesz, no zobaczymy też. Może Michał będzie tak, że wiesz, no nie chcę go po takiej ciężkiej kontuzji od razu wrzucać na 77 kg, bo nie wiesz, jak organizm się załowa i jak tego, więc powolutku, a może sam zdecyduje, że te 84 wyleczy go, jak Haratyk wyleczył Abdulla na Aresie, że już nie wróci do kategorii 84 kg, więc zobaczymy. No na razie idziemy w tym kierunku. No dobrze, ja bym jeszcze zadał parę pytań, ale koledzy z innych redakcji mnie tutaj zabiją, więc chyba tyle. Gratulujemy udanej gali. Dziękuję. No i czekamy na następną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wam bardzo dziękuję, jak zawsze, że jesteście. MMA Rocks, MMA.pl, In The Cage, TV Photo. I Sporty Channel. O, Sporty Channel. Co to jest? Nowy portal. Super, kurde, spójrzcie, zróbcie mi fotkę z tym małolatem. Który jesteś rocznik? Ja jestem dużo starszy od ciebie. Który rocznik? Ja mam 77, a ty? A 74. Dziękuję bardzo. Wygrałeś. Małolat, wygrałeś się Oscara jako małolat. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.